Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś jedziemy już na taką dłuższą wyprawę, około 140 km. Zapraszam do oglądania relacji z tejże wyprawy. No, jestem na CPN-ie, musiałem jeszcze rower napompować. I ruszamy. Pierwszy cel, ujście. Więc zatem jazda. Witam, jesteśmy już w ujściu na górce. Ogólnie czas mamy bardzo słaby, bo generalnie tam jest punkt widokowy. Gdybym miał lepszy czas, to bym tam sobie zajechał, ale no muszę gonić wynik. Zatem następnym celem jest Czarnków, miasto Czarnków. No i właśnie tam się udamy boczną kombinowaną drogą. Zobaczymy, jak to będzie szło tutaj. Wjeżdżamy do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Wprowadziłem się w trochę niefajną sytuację, gdyż ogólnie dzisiaj, celem dzisiejszej wyprawy jest miejscowość Krzyż Wielkopolski. I tak, mogłem jechać z Piły, tak jak nawigacja pokazuje, która mi wytyczyła trzy drogi. Jadąc boczną drogą, jechałbym 75 km w jedną stronę. Na to sobie stwierdziłem, że sobie pojadę przez Czarnków tutaj. No ale się okazało, że z Czarnkowa jest jeszcze 42 km do tego krzyża. A ja jeszcze jestem 18 km od tego z Czarnkowa, więc... A już 20, ponad 20 mam za sobą, takie ładne 20, więc... Wyjdzie 80 km w jedną stronę. Ponad. Ach, czyli w sumie nie dużo więcej. No ale biorąc pod uwagę, że jeszcze mogę gdzieś zbłądzić czy coś, kilometrów może się naddać i wyjdzie, że znowu zrobię 160, 170. Miała być to bardziej casualowa wyprawa. No ale nic, jedziemy przez taki fajny lasek w sumie i będę zdawał relację, co i jak dalej. Plus jest jedyny taki, że od paru ładnych kilometrów jadę z takiej, no nie ostrej, bo nie ostrej, ale z górki. No co za tym idzie, się trochę mniej męczę, prawda? Więc zawsze jakiś plus, no i wiadomo, że się szybciej jedzie. No i tutaj tyle z plusów tej sytuacji. No i zobaczymy, jak mi będzie dalej szło. Godzina 10:55. Już prawie ponad godzinę jadę, więc... No. A jeszcze długa trasa jeszcze przede mną. Dawno tak nie jeździłem, muszę powiedzieć. Następuje mała zmiana planów. Chciałem jechać przez Czarnków i tam się przeprawić przez Noteć, ale skorzystamy tutaj z promu i pojedziemy trochę inną drogą. Zobaczymy, czy się uda z tego skorzystać.
w godzinach od 7 do 15, od poniedziałku do piątku. Jest, dzisiaj jest poniedziałek właśnie. Jest godzina 11.05, zobaczymy czy się uda z tego skorzystać. A. Więc jedziemy. No i jesteśmy. Zobaczymy czy to będzie coś kosztowało, ewentualnie ile. No. Pozostaje czekać aż tutaj przypłynie. I się przeprawimy przez Noteć. No i jesteśmy. Czekamy na przeprawę, ponieważ to odbywa się co 15 minut z tego co tam było napisane. A więc jeszcze chwilę sobie poczekamy, bo to dopiero przepłynęło z brzegu do brzegu. No i będziemy jechali dalej wtedy, jak przepłyniemy na drugi brzeg Noteć. Tak wygląda rzeka, dosyć szeroka już w tym momencie. Jesteśmy, kurczę, tu gdzieś była nazwa tej miejscowości, ale nie pamiętam, Radolin czy coś takiego w okolicach takich. A i będziemy się przeprawiać i jechać do celu głównego, w którym jest miasto Krzyż Wielkopolski. No i później będziemy wracać trochę inną drogą już, więc tędy nie będziemy przejeżdżać. Poza tym to się zamyka o 15, więc by nie było takiej możliwości w ogóle. No, czyli ogólnie cała ta przeprawa chyba jest utrzymywana przez tam jakiegoś zarządcę dróg tutaj lokalnego, gdyż jest to bezpłatne. A ja się tutaj muszę zorientować, gdzie jechać. Już jestem w drugim brzegu Noteci i zobaczymy, muszę spojrzeć na mapę na chwilę. Za chwilę, no, żeby po prostu nie zabłądzić. To jesteśmy na takim trochę zadupiu, można powiedzieć. A przeprawa chwilę trwała w sumie. Może jakieś przybitki będą z tego. I co? Nic. Jakaś zawsze rozrywka na trasie, jakaś ciekawostka. W sumie kilometrowo to na jedno wyjdzie. No tam prawie, no, zaoszczędzę tam 6 km może, jadąc tak, a nie jakbym miał jechać przez Czarnków, bo tu już mam 49, jak mi pokazywało z miejscowości, w której odbiłem w stronę tej przeprawy, a jakbym jechał do Czarnkowa, to jeszcze mi tam zostało kilkanaście, z Czarnkowa 40, to tam z 14 miałem do Czarnkowa, z Czarnkowa do Krzyża 40 jest, to tam wyszło tam, mówię, parę kilometrów zaoszczędzone tylko. Oto do czego prowadzi zbytnie zaufanie Google Mapsowi. Piach, droga gruntowa. A tam jeszcze było piach, czyli droga gruntowa i jeszcze ostra górka naraz. Na szczęście była droga podsypana kamieniami i szło jechać, a teraz nie wiem do końca gdzie jechać, bo tam było rozwidlenie, jakieś trzy dróżki, tu jest jakiś dom, a nie wiem. A najwyżej trzeba będzie zawrócić i podjechać, boję się, żeby komuś w podwórko po prostu nie wjechać. Ale ten dom chyba nie jest, nie wiem czy jest, chyba jest zamieszkany, bo pranie tam wisi. Jakiś pomnik przyrody, grupa drzew, no, bardzo fajne. Ale ja bym chciał jednak odnaleźć drogę i tam dojechać do tego krzyża przed 15, więc ruszam dalej. A i tak to się wrąbałem. Słychać taki szum jakby, mam nadzieję, że to nie jest tylko szum wiatru, tylko szum jakichś przejeżdżających samochodów, pociągu, jakiegoś etc. Co by oznaczało, że jest cywilizacja gdzieś już niedaleko. Ale to chyba tylko szum wiatru, jest to dosyć niekomfortowa sytuacja, będąc w środku obcego lasu. Nie znając w ogóle położenia wsi, przez które mam jechać względem siebie. Bo na swoich bardziej znajomych trasach to znam cały ten fakt, całe te wszystkie te wsie. Tutaj nie znam, jadę tu pierwszy raz, jest taka terra incognita dla mnie. W ogóle tam gdzieś był znak, uwaga, ostoja zwierzyny, zakaz polowania czy coś takiego. Także śmiesznie, chodzi na to, że tu jest gdzieś dużo zwierząt, no żadnego nie widziałem. Poza tym, że słychać ćwierkające ptaki co jakiś czas. No i co? No ale tam będę jechał. Plus jest taki, że w sumie nieważne, jak którąś drogą dojadę do jakiejś utwardzonej drogi. Bo te lasy, wiadomo, to
połacie lasu nie są zbyt duże, są poprzecinane drogami w każdym razie. O. Tutaj jagody rosną, jak widać, ale jeszcze czerwone, nie można jeść. A poza tym nie mam wody, to bym miał czym umyć ewentualnie. Ale wszystkie czerwone tu są. Dobra, pora jechać dalej. O, by się było bez kleszcza, no ale jest dosyć sucho, więc... A poza tym pierwsze co zrobię po powrocie do domu, to wezmę kąpiel, wezmę prysznic, bo będę po 150 km i będę bardzo zmęczony. No dobra, no ale jedziemy dalej w każdym razie. No proszę Państwa, chyba będzie bezprecedensowa historia, jakby w moich wyjazdach rowerowych. Chyba będę musiał niestety się poddać i nie osiągnę sobie swojego założonego celu, gdyż no po prostu idzie mi to wszystko za wolno. Więc chyba jadę tylko do miejscowości Wieleń, która jest kawałek za mną, znaczy kawałek, no jeszcze parę ładnych kilometrów. Uzupełnić zapasy, no i będę wracał chyba do siebie, bo jeszcze na 19 muszę do piły dojechać, już jest 14.07. O Boże, no niestety, chyba się... Tym razem się chyba niestety, pierwszy raz w życiu mi się tak zdarza, żebym coś, co sobie założył, mi się nie udało. No ale, no cóż, no i bywa i tak, kiedy czasami trzeba niestety złożyć broń w odpowiednim momencie, ale... Kiedyś może się jeszcze do tego krzyża uda dojechać. I to będzie wtedy tylko 130 km w dwie strony, zdaje się. No więc, no, a miało być chyba 150. Więc, no. Chyba na teraz. No więc jesteśmy w miejscowości Wieleń. Piję sobie frugo. Jeszcze w drugą stronę zostało niecałe 60 km do domu. A czyli te 3 godziny jazdy przynajmniej i będę w domu wtedy już. No to w drogę. Już mam przejechane 75 km na teraz. Więc plus 60 to będzie 135 dzisiaj. Mniej niż zakładałem, ale i tak dosyć sporo, jak na to, że przez ostatnie 3 tygodnie praktycznie nie jeździłem. A jednak dojechałem do swojego celu. Udało się, z czego jestem zadowolony. Teraz jeszcze tylko do domu, ale na spokojnie 4 godziny drogi. Powinienem być u siebie w Pile. Dojechałem tutaj do jakiegoś jakby centrum czy coś.
Jednak się udało. Godzina 15.55, wynik strasznie słaby, ale jeszcze po drodze było postój na coś do zjedzenia i tak wyszło. No ale cóż, jest jeszcze może do Żabki, na szybko wejdę po coś. Jeszcze mam czas w sumie. Najkrótszą drogą do domu mam 65 km, a ja pojadę trochę dłuższą, czyli 70. Na liczniku przejechane 90 km, czyli znowu ze 160 nie wyjdzie. Ach Boże. No ale cóż, no tak bywa. Ostra jazda z między Krzyżem Wielkopolskim a Wieleniem. Potem z Wielenia do Trzcianki, z Trzcianki dopiero do mnie, do Piły. Się upociłem. Ja sobie chwilę odpocznę, odsapnę sobie trochę. Se zdjąłem kask, bo już mi w łeb tak gorąco, że nie wiem, że nie idzie wytrzymać. O Boże. Wcale ja się wpakowałem w ten piękny wakacyjny dzień. Wakacje są do odpoczynku niby, no ale to w sumie też jest swojego rodzaju odpoczynek. Jeszcze mam 3,5 godziny, ja na 20 w ile muszę być. No nic, trzeba wracać. Tak wygląda człowiek po przejechaniu 115 km na rowerze. Do Trzcianki zostało jeszcze 17 km, to jest pierwszy cel. A z Trzcianki do Piły jest boczną drogą 29, zdaje się. Czyli kawałek tam jeszcze jest w sumie. No ale z górki już, prawda? Już sporo zrobiłem. Idzie jak po grudzie, ale jakoś idzie. Godzina 17.13. Jakaś taka dziwna nawierzchnia, to jest jakieś tak, jakby to go od czasów Niemców nie wymieniali, ale no. Jesteśmy gdzieś w polu. Wjeżdżamy do Trzcianki właśnie. Dwie po 18. A tak sobie założyłem, że na 18 będę w Trzciance. Dwie minutki opóźnienia. Nie jest źle, nie jest źle. Do domu. Jeszcze nie wiem, jaką trasą pojadę. Czy boczną naokoło, czy taką główniejszą. Będzie krótsza droga i chyba tą główniejszą pojadę, chociaż jej za bardzo nie lubię. Jest to za ciekawe, ale mam nadzieję, że ruch jest taki mały jak tutaj. Więc, że będzie dobrze. No nie jest to jakaś godzina szczytu, także myślę, że będzie ok. Teraz się przebić przez Trzciankę. No nie jest to duże miasto, przebijałem się przez większe miasta. No ale mogą być jakieś komplikacje. No mam nadzieję, że obejdzie się bez takich. Ach, już ostatnia prosta. 142 km na liczniku. Tam jest taka miejscowość jak Wrząsa, to jest między Piłą a Trzcianką. A i się jedzie, godzina 18.45. Trochę, chociaż tutaj tej trasy ubywa. Dzisiaj bym pojechał boczną drogą, gdyby nie to, że trochę mało czasu, bo ja jednak na 20 teraz muszę być, bo coś tam się pozmieniało w całym grafiku. A i zostało 15 km. Ruch nie jest jakiś szczególnie duży, stoimy sobie tutaj w polu, za chwilę odpoczywam. Minusem jest to, że woda się kończy. To jest ostatnia porcja, jaką mam. Jeszcze tylko 9 km. Ale ja już autentycznie nie mam siły. Trzecia, to jest dopiero trzecia co do długości trasa życia. Ale mnie to wykończyło, powiem wam szczerze.
Lepiej czułem się po Bydgoszczy, gdzie jechałem od 7 rano do 21 niż teraz, tyle powiem. No i nareszcie jestem z powrotem. Kilometrów wyszło ze 150, jeszcze dokładnie sprawdzę. To była naprawdę trudna wyprawa. Najciężej zniosłem ją ze wszystkich swoich dłuższych wypraw. I tak, musiałem przeżyć wiele kilometrów po drogach takich, po których nawet ciągnik miał problem, taki ciągnik rolniczy miał problem z przejechaniem. Później jeszcze na takich, w okolicach takich dróg goniły mnie psy. I takie oto przygody. No ale już jestem w Pile.